Matka Bidena wolała spać na podłodze niż w łóżku królowej brytyjskiej USA. Matka Bidena wolała spać na podłodze niż w łóżku królowej brytyjskiej. Joe Biden wyznał brytyjskiej scenarzystce i Pritchett, że jego pochodząca z Irlandii matka pisała wiersze o swojej nienawiści do Anglików, poinformował The Guardian. Jean, matka prezydenta Usa, miała wzywać Boga w swoich poematach do, rozgromienia, Anglików i zesłania, krwawego deszczu. Jean, matka Joe Bidena, miała wzywać Boga w swoich poematach do, rozgromienia, Anglików i zesłania, krwawego deszczu. Prezydent przekazał także, że z powodu tej głębokiej niechęci, wolała kiedyś spać na podłodze niż w łóżku, w którym niegdyś spała królowa brytyjska. Rithet pisze w swojej autobiografii, że spotkała się z Bidenem w Białym Domu w czasie, gdy był wiceprezydentem USA od 2009 do 2017 roku. Do rozmowy doszło, ponieważ scenarzystka poszukiwała informacji potrzebnych do stworzenia serialu komediowego, figurantka. Irlandzkie korzenie Bidena choć rozmowa z Bidenem zaczęła się od tematu Ukrainy, z której właśnie powrócił, prezydent zmienił temat i opowiedział o swojej matce pokazał także setki wierszy napisanych przez Jean, w których dawała wyraz swojej nienawiści do Anglików. Irlandzkie korzenie i silne poczucie tożsamości Bidena nie były nigdy tajemnicą. Po ogłoszeniu jego nominacji na kandydata na prezydenta, został poproszony o kilka słów dla BBC przez dziennikarza Nicka Branta. Biden odpowiedział dla BBC, po czym uśmiechnął się i dodał: Jestem Irlandczykiem. Jean zmarła w 2010 roku. Była uważana za osobę, która niezwykle mocno wpłynęła na życie swojego syna. Mieszkała z nim po śmierci męża w 2002 roku. Na pogrzebie matki, Joe Biden powiedział, że nauczyła rodzinę, aby nigdy nie być onieśmielonym przez władzę czy bogactwo, że nie musimy zgadzać się na konwencje społeczne.